Nagrody Lewiatana to jest sposób na wyrażenie uznania dla małych, średnich lub większych polskich firm, które budowały siłę naszej gospodarki. To są fascynujący ludzie, bo biznesy biznesami, tak? Może popatrzeć na dane finansowe i tak dalej. Natomiast chodzi o to, jaka jest pasja, jaka jest determinacja, ile to wymaga wysiłku. Znowu mam zaszczyt i przyjemność prowadzić uroczystość rozdania Nagród Lewiatana. Kierując się filozofią omotenashi, czyli japońską gościnnością i gotowością do odpowiadania na wszelkie potrzeby klientów, stworzył miejsce, w którym w takim samym stopniu wszyscy, to jest odwiedzający, potencjalni klienci, jak i osoby, czy to korzystające z serwisu, czy to ponownie zainteresowane zakupem samochodu, czują się po prostu dobrze. Za pokazanie, że wizja i strategia są kluczem do sukcesu firm MSP, Michał Okrzak-Okieńczyc. To jest to, o czym zawsze mówię w naszej firmie. Zróbcie tak, jak ktoś do Was przyjdzie i będzie z Wami rozmawiał, żeby poszedł wieczorami z kolegami na piwo i powiedział, wiecie co, byłem dzisiaj w salonie Lexusa, wiecie co oni tam robią? I to jest taka tajemnica, której miałem nie zdradzać, a Wam powiedziałem. Nagroda imienia Andrzeja Wierzbickiego, którą dzisiaj otrzymałem, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Potwierdza to, że to, co robimy i że nasze idee i w co wierzymy jest dobre, oraz to, że polskie firmy oraz polscy przedsiębiorcy mogą śmiało konkurować na całym rynku europejskim. Zdobyłem niezawodny przepis, jak osiągnąć tak wielki sukces. Litr mleka, 12 żółtek, 35 dekagramów cukru, 100 ml śmietanki i 100 lat doświadczenia. Za pokazanie, jak z sukcesem łączyć rzemiosło z przemysłem, Elżbieta i Zbigniew Grycanowie. Te 40 lat, gdybyśmy tego naszego zawodu nie lubili, gdybyśmy tych lodów nie lubili robić, jeść, konsumować wspólnie z rodziną, to myślę, że to mogło nie być takie interesujące. My mamy takie hasło, które z nami idzie przez lata. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Zdobyłem wiele nagród, ale pierwszy raz jestem na scenie i imiennie jest wymieniona moja żona. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować. Kiedy wpisze się w Google imię i nazwisko naszego dzisiejszego nagrodzonego, pojawiają się następujące cytaty. Zamówienia publiczne muszą być bardziej atrakcyjne dla firm. Z biurokracją trzeba walczyć stale. Inspiracją muszą być przedsiębiorcy. Za budowanie dialogu między administracją i pracodawcami Mariusz Hałady. Wyróżniliście Państwo pracę urzędnika. Urzędnika, który nie szedł z hasłem na sztandarach i że wypali żywym ogniem biurokrację i biurokratów tym bardziej, tylko sam będąc urzędnikiem stara się zmieniać tą rzeczywistość i funkcjonowanie urzędów od środka, ale też metodycznie. Szanowni Państwo, pozostała jedna statuetka, to statuetka nagrody za odważne myślenie imienia Barbary Skargi. Wiele lat temu profesor Barbara Skarga powiedziała o naszej dzisiejszej laureatce, że to osoba, która ma wyobraźnię i odwagę, że wie, czego chce, a chce wiele, że niczego się nie boi, że jest twarda, i że chętnie poszłaby z nią na wino. Nika Bochniarz, Henryka Bochniarz jest laureatką tej nagrody. To jest takie pokazywanie w każdym roku jakiejś innej ścieżki życiowej. Są to troszeczkę nagrody za przeszłość, ale też nagrody dla tych, którzy tworzą wzorce dla rozwoju na przyszłość.